No, przepraszam, zerwało mi kompletnie połączenie z LOLem, całego LOLa mi urwało. I może zaczniemy jeszcze raz. No, witam was w kolejnym meczu turniejowym. Ze mną jest Madzia. Z tej strony Megan. Dzisiaj specjalnie dla was będziemy komentować kolejny mecz turniejowy. I to jest drużyna bodajże 21 z 23. 21 jest niebieska, 23 fioletowa. Ty mówiłeś, że oni już zaczęli grać. U mnie jeszcze wczytują się tak, postacie. Tak, zaczęli grać. Właśnie o mały głos nie zginął Wladimir. Drużyna fioletowa zostaje zgankowana na ich własnym blue. Nocturne zostaje First Bloodem w minucie pierwszej i 21 sekund. No, drużyna niebieskich cały czas teraz kampi się w krzakach drużyny fioletowej, prawdopodobnie chcąc im ukraść Blue Buffa. Nocturne tak naprawdę znajduje się teraz w bardzo nieciekawej sytuacji, jeżeli chodzi o jego dżunglę. Poszła CV-ka drużyny Nocturna na ich Blue. Jednak drużyna niebieskich cały czas nie odpuszcza, czekając na resp Buffa. Rozpoczyna się mały teamfight. Alistar ucieka przed Shivaną, która może zaraz zginąć. Flash za Alistarem. Alistar chyba zginie. O, tak, zginął. Shivana go porwała. Blue Buff jest robiony przez drużynę niebieskich. Prawdopodobnie nie zostanie on odbity przez drużynę przeciwnika. Bałem się, że mi nie zdąży to się wczytać do tego poziomu, co ty jesteś, będę miał opóźnienie, ale na szczęście dokładnie w tym samym momencie, jak powiedziałeś, że biją Nocturna, zobaczyłem jego śmierć. Dziwi mnie to, co mnie dziwi, no dziwi, bo myślałem, że drużyna fioletowych nie da się złapać na tak tani i prosty trik, jak gank na Blue Buffie. No ale cóż, 2 do 0 już na samym początku. Niestety przez to zerwanie, no ten First Blood był widoczny tylko na samym początku, znaczy od razu wchodzę, boom, First Blood i tyle, nie widziałem jak się czają. Alistar też według mnie bardzo głupio poszedł tam, w ogóle bez sensu, zginął. Wystawił się jak na talerzu. Tak, buff przez Sylwany został oddany już na samym początku dla Cassiopeii, to będzie ogromna przewaga dla Cassiopeii, chociaż po drugiej stronie jest Wladimir. On nie potrzebuje Blue Buffa, ale jednak early Wladimira nie jest dość dobra, a Cassiopeia z Blue Buffem będzie mogła mocno harasować swojego Q. Na dole dosyć na razie wyrównana w miarę walka. Widać, że Graves ma nieco więcej minionów, ale drużyna niebieskich jest troszkę... Szczerze... Jest bardzo źle, bo posypał mi się i Skype, i nagrywanie, nie wiem w którym momencie urwało, rozłączyło mnie na początku gry. Sytuacja w tym momencie wygląda tak, że jest 2-0 dla niebieskich. Był gang na początku, na bocie, na Blue Buffie początkowym, przepraszam za to, ale... No, niespodziewanie rozłączyło mnie z całego LoL'a. Potem rozłączyło mi... Frapsa. Nie wiem dokładnie w którym momencie. Więc jest, no, nieciekawie. No ale teraz postaram się już wrócić jeszcze. Będę musiał na chwilę zminimalizować, żeby móc odzwonić do Madzi. Moment, spróbuję teraz. Dobrze, wróćmy do samej gry. Nie. Od 2000 będzie 2040. Problemy techniczne, jeny, tego się nie spodziewałem nawet u siebie. Nieważne, wróćmy do samej rozgrywki, więc tak, jeśli chodzi o sam creepscore, to na bocie przewagę ma Graves 38 do 27 nad Vayne.
Jeśli chodzi o mid, Cassiopeia miała przewagę dzięki swojemu blue, który dostało od Nocturne na samym początku. Jest 47 na 44, czyli wyrównanie. Sylvana ma 31 last hitów. Do Nocturna, który ma 27, też niezbyt wielka przewaga. A na topie Jarvan 43 do 47 na korzyść Riven. Tutaj akcja na bocie. Riven zgankowała razem z Sylvaną, dobijając jej stara ultem. I trzeci kill na korzyść drużyny niebieskiej jest już przewagi ponad 1500 dla drużyny niebieskiej. I zaczęli robić wczesnego dragona. I zdążyli go zrobić. Ulti w stronę Nocturne, lecz on zdążył się wyflaszować. Czy zdążą go złapać, to się okaże. Fear poszedł na... stun. Niestety nieudane E w wykonaniu Riven. Wbiła się w ścianę tak naprawdę, przez to przeżyła. Tu jeszcze próbuje Sylvana przejść, ale nie, Nocturne się cofnął. Spróbuję jeszcze raz zadzwonić do Madzi. Dobra, Madzia już jest już z nami. Tak, wróciłam, miałam drobne problemy techniczne, najwidoczniej nas dzisiaj troszkę one prześladują, ale wiesz, mam co, nadzieję, jeszcze już... jak na złość tak zobaczyłem, że się nie nagrywało i nie wiem od którego momentu. Jak wyszłaś, to patrzę, o, Frabz jest na żółte. Jej, to nawet nie wiadomo, czy był first blood. Tak, to jest przerażające, te problemy techniczne dzisiaj nas prześladują, ale wydaje mi się, że już dalej powinno być wszystko dobrze, ten początek niestety będzie trochę skopany. Jak cię nie było, mam nadzieję, że jeszcze zdołasz się połączyć. Ja już jestem, obserwuję cały czas. Aha, no to spoko. Padł kill na Alistarze, Riven zgankowała razem z Sylvaną bota. I teraz jest właśnie gank znowu odszylwany na midzie. Alistar tam też nie wiem co robił, chyba rozstawił wardy. Podrzucił. No tak, podrzucił Cassiopeię. Widać, że na razie taka będzie trochę bieganina, nie wiadomo co się stanie, bo widać, że drużyny obydwie są teraz takie troszkę rozszczepane, bo nie wiedzą same, co się może teraz wydarzyć. Nie. Co mi się podoba, że drużyna niebieska, jungler drużyny niebieskiej automatycznie wie, że ma blue oddać AP carry z mida. To jest podstawa według mnie i bardzo dobrze to czyni. I już pierwsze blue poszło do niego dzięki temu, że mógł wziąć blue przeciwników. Teraz Cassiopeia, niestety ult w momencie, gdy Vladimir był w plamie, ale i tak on zostaje zabity przez Riven, która też ginie, bo wbiła się w niego... Używając swojego ulta na smoku w niego wpadła. I nie wytankowała wieży. Tak, tak. Wieża ją zabiła. A Vladimir bodajże hitnął ją wcześniej z E. Riven widać buduje się chyba pod Madredyna na razie. Tak, ona latarnię prawdopodobnie chce zrobić. Tutaj Jarvan gang. Ale raczej jej nie zabije, bo ucieknie na poszło. Ewentualnie jeszcze ma kup. Nie widziałem jeszcze ani jednego ulta w wykonaniu Nocturna, że on chyba niedawno wbił 6 level. Tak, ale tak. Chyba się czai się na Riven, ale chyba zwątpił. Rzuć okiem, on tylko Madredy ma, chyba się cofnął w tym momencie po buty, tak dokładnie, buty kupił. I wardy, o. Vladimir no, również ma wardę, tylko jako jedyny support, no nie jako jedyny, ale support Alistar w ogóle wardów nie ma, co mnie dziwi. Też dziwnie buty ma, nie zaczął z itemem na regenerację manem. Zobaczymy. Zobaczymy, bo może też być w ten sposób, że Alistar nie pójdzie pod takiego całkiem typowego supporta, może zbudować się pod takiego ale of tanka, ale obecnie mamy akcję na midzie, gdzie chyba będzie ginąć Vayne. Ginie tak. Chyba. Nie, jeszcze, nikt jeszcze nie ginie. Nie, zginęła Vayne, zginęła Sylvana. I tym się zakończyła akcja, bo ja patrzyłem wcześniej trochę na to, bo Jarvan bardzo harasował Riven, która musiała się cofnąć. Nocturne wjechał na ulcie bardzo dobrze. W sekundę sfokusowali dobrze AD Carry, która
padła, Sylwana również padła, teraz też pada wieża na topie. No, drużyna fioletowych nieco nadgania. Już przewagi w złocie, znaczy nadal jest ponad 1000, ale to jeszcze... to jest już trochę mniej niż było. Dzięki temu, że teraz zdobyli trochę kili. Teraz rzućmy okiem na owardowanie mapy. Drużyna niebieska praktycznie wardy maczko w okolicy Dragona, a fioletowi mają w okolicach Mida jedynie. A nie, jeszcze na topie jest Wart. Nie mają tak za bardzo owardowanej rzeki wzdłuż, bot jest nieowardowany, łatwy byłby do zgankowania. Zwróć też uwagę, że wardy stoją bardzo blisko siebie, jak na ilość wardów, które mają, są one rozstawione praktycznie obok siebie. To też nie dziwi, ale chyba zapowiada się jakiś gang na midzie, ale... Wladimir to miał warda, widział, jak Szylwan. Dostał jeszcze pinga od swojej drużyny, ale uważał. Top został zgankowany i Nocturne razem z Jarvanem próbowali zabić Riven, niestety nie dali rady. Tutaj fioletowi czają się w okolicach Dragona, czyżby Dragon właśnie się miał zrespić? Wiesz co, powiem ci szczerze, że chyba w momencie, kiedy nie miałam Tak, gdy nie miałaś, to właśnie padł pierwszy smok. Dragon musiał być ubity, bo jak wróciłam, to już Dragona nie było. Tak. I też właściwie nie zwróciłem uwagi, w której minucie padł ten pierwszy Dragon. Patrz, drużyna niebieska w tym momencie zabiera blue fioletowych. Oni nawet nie mają w jaki sposób tam się dostać, nie mają wardy, nic nie widzą. Niebiescy rozstawili wardy w dżungli fioletowych. Zrzućmy okiem. Podejrzewam również, że drużyna niebieskich zna dokładną godzinę, dokładną minutę respu blue buffa przeciwnika oraz Dragona, bo właśnie w tym momencie Dragon padł po raz drugi. Praktycznie jak na niego przyszli, to od razu go zabili. Wiedzieli, że się pojawi, że będzie. Wiedzą, że bardzo ważna jest tak naprawdę kontrola jak i samej dżungli, tak i samej mapy. Widać to, że drużyna niebieskich w zdecydowanej większości wykazuje się tutaj przewagą. Sądząc nawet po samej kontroli smoka, nawet nie dają przeciwnikowi sprawdzić godziny, kiedy ewentualnie smok mógłby się zrespić. Rzeczywiście. Nie oddają smoka, tak, tak. Dzięki czemu znowu uzyskali większą przewagę, bo już mają prawie 2000. Tutaj Cassiopeia ładny ult. Wladimir dosłownie w ostatniej chwili zdążył użyć plamy i Nocturne wleciał na swoim ulcie i czyżby Riven miał paść? Nie, na końcówce życia ucieka. Jednak nie, ale mam wrażenie, że drużyna fioletowych, mając mniejszą kontrolę mapy, tak jak już wcześniej mówiłam, ma troszkę chyba lepsze zgranie obecnie. Nie wiem, prawdopodobnie może to być przyczyna takich właśnie mniejszych teamfightów, chwilowych takich zgrań. Ale wydaje mi się, że jak będzie taki duży teamfight, to dopiero zobaczymy, jak to się rozegra. Nie, bo ogólnie drużyna fioletowych praktycznie cała była. Cała przyszła na ten mecz, a niebiescy musieli dostać rezerwowego jednego. Co bardzo możliwe, że psuje ich to zgranie. Ale mimo wszystko grają do tej pory lepiej. Szczerze mówiąc, zobaczymy, jak wyjdzie im zgranie w teamfajcie, bo tak naprawdę dobry fokus przeciwnika, dobre ustawienie się podczas teamfajtu i tak naprawdę nie wbijanie się pojedynczo decyduje o losach gry. Także ciekawi mnie właśnie to bardzo, kto tak naprawdę lepiej się zgra w teamfajtach. I czy o ile będą takie prawdziwe teamfajty, bo bardzo często są takie akcje właśnie, no, że jest takie wbijanie się pojedynczo, nie wszyscy naraz. No masz rację. Na przykład teraz, nie wiem czy widziałeś, Shyvana wbiegła od razu, co tak naprawdę
mogłoby jej się to odbić czkawką, bo straciłaby podwójnego buffa i jeszcze życie. Tak. Widziałem, patrzyłem. Wladimir od razu sfokusował ją. Alistar podbił i mało by brakowało, aby rzeczywiście zginęła, ale zdążył się wycofać. Kurczę, przez to... przez to, że mnie wyrzuciło, to pełno ludzi do mnie pisze, bo myśli, że jestem po prostu dostępny. Musisz to jakoś przeżyć chwilowo. No tak, spam dosłownie co chwilę, bo każdy ma pytanie ze swojej strony o ten turniej. Tak jak cały czas mam te pytania praktycznie, no ale nie przeszkadzają mi zazwyczaj podczas meczu, a teraz widzą, że jestem dostępny, a nie jestem w meczu, przez to, że mnie wróciło. No ale nic, muszę to przeżyć i wy też musicie to przeżyć. I teraz widzicie, jaki ja mam spam przez cały czas. I to nie jest łatwo każdemu pomóc z osobna. Musimy sobie jakoś obecnie poradzić, ale zobacz, że zaczyna się coś tutaj tworzyć na midzie, w okolicach midda. Przed chwilą myślałam, że rozegra się jakiś teamfight, jednakże obie drużyny zaniechały nie, tego. Nie, oni wszyscy szli na Vayne, tylko że tak dość nieudolnie im to wyszło, bo Alistar poleciał pierwszy i jedynie zdążył wbić się Vayne, która już po odepchnięciu go spokojnie mogła odejść pod swoją wieżę. Shyvana chyba szykuje jakiś gang na mida. Chociaż niekoniecznie, z tego co teraz widzę. Chciałam go chyba tylko postraszyć. Ło, ja tu idę, zaraz cię zniszczę. Uciekaj. Ale zobacz na topie, cały czas... Czerwa nawet nie próbuje... Jarna nie może odkleić Riven od tak, wieży. Już nawet nie próbuje jej atakować, bo wie, że to nie za wiele da. Sam nie miał many i przez to nie mógł się jej pozbyć praktycznie. Wieża na topie pada po obu... Znaczy, to już jest po drugiej stronie, bo... Fioletowi wcześniej zniszczyli wieżę na topie. Bardzo właśnie zastanawia mnie, tak jak już wcześniej mówiłam, rozmieszczenie wardów drużyny niebieskiej, bo tak naprawdę ukleili sobie coś w stylu ścieżki na midzie. No rzeczywiście, bo to... zacznijmy od tego, że niebiescy tych wardów mają zdecydowanie więcej. Fioletowi wardów nie mają w tym momencie jeden ward jest. Jeden jest, dwa chyba są, bo jeszcze masz na bocie jeszcze przyklejony do ściany. Jest jeszcze jeden, więc mają jedynie dwa wardy. Niebiescy mają ich znacznie więcej. Mają oświetloną praktycznie całe dolne dojście do zbida do bota rzeką. I jeszcze w dżungli przeciwników też. Chyba robią pułapkę na drużynę fioletowych. Chociaż niekoniecznie. Nie, bo... oni czekali na Dragona, ale później zdecydowali się zaatakować Vladimira. Dokładnie wiedzieli, w którym minucie Dragon będzie, tylko jednak zauważyli, że Vladimir puszuje i zdecydowali się go zaatakować. Tutaj chyba niepotrzebnie, a jednak myślałem, że niepotrzebnie rzucili się za tym Alistarem, który jednak użył ultimate'a swojego. Ale dali radę również go zabić. I kolejne dwa kile na korzyść niebieskich. I teraz prawdopodobnie zabierał się za smoka. W tym czasie padła wieża na bocie. Spuszował ją... Graves. Graves ją spuszował. Na korzyść fioletowych była ta wieża. Teraz przynajmniej wiemy, że smok zrespi się w 27 tak. minucie. Zobaczymy, czy drużyna niebieskich przejdzie sekundę w sekundę na jego resp, bo wydaje mi się, że oni naprawdę bardzo, bardzo tego pilnują. Spójrzmy może na last hity, bo to też jest ważna rzecz. Jeśli chodzi o bot, to Graves ma zdecydowaną przewagę nad Vayne. Moment, bo teamfight. Jarvan użył ulta, ale zdołał cel ulta z niego wyskoczyć. Bardzo podoba mi się, jak tutaj Hipset, tak? Dobrze tłumaczy Nick, gra swoją postacią.
No, widać, że zna swoją postać, bo robi na nią naprawdę bardzo fajne sztuczki, co mi się strasznie podoba. Riven to w ogóle jest bardzo ciekawa postać. Też mi się bardzo podoba ta postać, bo nią rzeczywiście można ciekawe rzeczy robić. Uwierz, że bardzo, bo naprawdę ma tyle ciekawych możliwości harasowania przeciwnika, ale najbardziej właśnie cenię sobie w niej mobilność. To jest jedna z takich moich, że tak powiem, głównych postaci, którymi grywam na solotopie. Bardzo cenię sobie tą postać, bo tak jak mówię, ona jest w stanie szybko dobiec do wieży, jak i po prostu spod niej uciec. Ma tego dasza jednak, trzy skoki i tego stuna, który tak naprawdę ratuje czasami tyłek. Tak. Zgadzam się. Tak patrzę jeszcze, że Riven ma więcej last hitów niż Jarvan. Może nie tak wiele więcej jak Graves niż Vayne, ale to i tak jest 145 do 123, jeśli chodzi o solotopa. To Riven jest najbardziej wyparmioną osobą w Blue Teamie. Dalej jest Cassiopeia ze 141 last hitów, nie wiem jak to inaczej powiedzieć. A Vladimir wcale od niej nie odstępuje, bo ma ich aż 139. Tak, widać, że różnica pomiędzy tutaj farmą już Gravesa a Vayne jest naprawdę miażdżąca, bo jednak 50 różnicy to już jest znacząco, bardzo znacząco. Jak widzimy, Graves ma zdecydowanie więcej damage'a, ale teraz jest akcja na midzie, której zginie Alistar i Vladimir. Ale... Moment, a kogo zabili? Aha, który zabił Cassiopeię, bo tak nie zauważyłem. Janna użyła swojego ulta i odrzuciła go prosto w Cassiopeię, przez co mógł ją spokojnie dobić. I zdołał uciec dzięki Flashowi. O, niestety Madzie znowu wyrzuciło. Kurczę, ale naprawdę dzisiaj mamy problem z tym sprzętem. Graves mógł uciec według mnie, ale jednak zamiast ucieczki wybrał atak, zabił Janę i zginął. Teraz widzimy jak Sylvana próbuje zabić. Tak. To ci nie odzywałeś? Ale to... No tak, rozerwało ciebie. No to w jakiś sposób? Nie wiem, zerwało ciebie, znowu cię połączyło i słychać cię tak, jakbyś była robotem. Ojej, to bardzo źle. Tak. Ja może nie będę na razie nic mówić, tylko będę tak samo. Nie, wiesz co, spróbuj się rozłączyć i połączyć jeszcze raz. Powinno być dobrze. Dobra, okej. Te problemy techniczne są dobijające w tym meczu. Madzie rozłączyło, nie mogę się z nią znowu połączyć. Ale próbujemy to ciągnąć dalej, jest 9 do 6 dla drużyny niebieskiej. Mecz jest w miarę wyrównany, ale jednak na korzyść niebieskich zdecydowanie. Nie zdecydowanie. Lekką korzyść mają. No, prawie 4000 zł. Dobra. Nieważne. Graves zauważył tutaj Warda, mają postawionego różowego, dzięki czemu mógł zniszczyć Warda przeciwników. I wszyscy fioletowi znajdują się w tym momencie na midzie. Prawie zniszczył kolejnego Warda. Zobaczę, może macie już... Już jest. Dobrze. Zobaczmy, co się dzieje. Wszystko już lepiej? Tak, już jest dobrze. No, to teraz wreszcie. Mi zaczęło ciąć lola. Jemy! Nie. To dlatego, że dzisiaj jest po prostu wtorek. Zobacz, teamfight się tutaj rodzi. Widzę. Któż pierwszy padnie? Pierwszy zginęła Janna. Dalej. Ouu! Graves uciekł na końcówce życia. Padła Sylvana, teraz Nocturne. Ale Riven, Cassiopeia zabiła Alistara, Riven dalej warczy. Tak naprawdę cały czas ją widziałem w środku. Doskoczyła do Gravesa, zabiła go i ucieka. Bardzo dobrze. Wade zabiła Cassiopeia. Moment. Wade została zabita przez Jarvana.
Moment, pogubiłeś już w pewnym momencie. W każdym razie teamfight na korzyść niebieskich, ale bardzo owocny, że tak go nazwę, bo aż 4 za 5. I w tym momencie Riven solo robi Dragona. Czy ona da radę? Wydaje ci się, da radę. Da radę, zwróć uwagę, że ma Wrigla. Ma również Life Steal z E, czyli starczy. Myślę, że spokojnie sobie da radę, zaraz sobie go dobiję z Q. I jeszcze ma W. Rzeczywiście, spokojnie da radę. Już dała radę. Tak, ale tu widzę, idzie Nocturne, który widzi Riven. Tak, tak, dokładnie myślałem, że to zrobi. Wbił się na ulcie, ale ona momentalnie wyskoczyła swoim E. Z czego zabije? A, jednak nie. Oj, biedny Nocturne. Wydaje mi się, że Riven jest no zdecydowanie najlepszym graczem tego meczu. Widać to, bez dwóch zdań. Tak. Naprawdę potrafi się, naprawdę zna idealnie swoją postać, bo potrafi ocenić chwilę w dobrym czasie i naprawdę bardzo dobrze swoją sytuację. Potrafi, wie kiedy zaatakować, kiedy wyjść z teamfightu. O, naprawdę, naprawdę super. Tutaj musimy pochwalić. Zdecydowanie podoba mi się gra tego pana bądź pani, ale wydaje mi się, że to będzie on. Headset. Nie, ale nigdy nic nie wiadomo, nie wiadomo. No nigdy nie wiadomo. Wow, tak patrzę na bota Graves i tu nagle wyskakuje na niego Vayne. No niestety Haras jedynie na połowę życia, a wydaje mi się, że miała szansę na zabicie go. Powiem ci szczerze, że w początkowym momencie tego teamfightu miałam wrażenie, że drużyna fioletowych jednak swoim fokusem poradzi sobie lepiej w teamfightie, ale ewidentnie Riven ich z Cassiopeią wycięła. W tym momencie Alistar z Vladimirem zginęli, próbując zabić Riven i w odpowiednim momencie Cassiopeia ich zultowała, wpadła Sylvana na swoim ultimate i zostali oboje zabici. I teraz drużyna fioletowych ma przewagę. Nie, wróć. Drużyna niebieskiej ma przewagę. Jest oczywiście 5 żywych na jedynie 3 i chyba będą robić barona, tak. Zabraj się za barona. Vayne chyba będzie trzymać midę. No i znowu mi Madzie rozłączyło. Jeny. Ten mecz chyba będzie zapisany najbardziej pechowy. Zostawili barona na jedynie chyba 1/3 jego życia. Rzucili się w pogoń za przeciwnikami. Co, wrócą do niego? On ma już całe życie. Będą cofać. Wart ze strony fioletowych rzucony na barona. I Skype został wywalony, czyli to oznacza, że Madzio póki co do nas nie wróci. Tutaj Nocturne właśnie zabiera Blue, Vayne laskituje sobie spokojnie na topie, próbując odrobić różnicę do Gravesa. Na midzie czwórka pozostałych z drużyny niebieskiej próbuje bronić wieży. Na bocie fioletowi puszują. O, jednak zdecydowali się znowu zrobić barona. Tylko, że teraz fioletowi już to widzą, bo mają warda. I szybko wycofali się jednak z barona. Sylvana? Nie. Nie wiem, nie mogą się zdecydować. Raz go atakują, raz go nie atakują. To może być bardzo ciekawa akcja. Ouu, niestety trochę za późno się wbili w momencie, gdy już baron został wzięty. I chyba fioletowi zostaną zmiażdżeni w tym teamfightie. Jarvan zdążył się jeszcze wbić. Vladimir zabił jedynie Janę. I jedynie z drużyny fioletowej przyszedł Jarvan. Jeszcze flash za nim w wykonaniu Sylvany.
Ale chyba nie zdoła go zabić, wydaje mi się. Uciekł przez ścianę, tak jest. Ale teamfight zdecydowanie na korzyść niebieskich. I to może być nawet przesądzający teamfight, bo dostali i barona, i 4-1. I teraz spuszczają wieżę na nidzie. Jeszcze prawdopodobnie kolejną też. No halo Madziu, jesteś już z nami? Halo, halo. Wiesz co, nie wiem, czy to też nie są problemy częściowo po twojej stronie łącza, bo nie wiem, naprawdę nie wiem, ale to jest strasznie dziwne, że po prostu tak często zrywa połączenie. Aha, wyrzucacie z moment. Lola? Tak. Właśnie o dziwo nie. No to musi być naprawdę dziwne, bo nie wiem. Ani mi nie przerywa, ani mi pięknie skacze, bo to chyba by było widoczne w jakikolwiek sposób. Nie wiadomo, ale obecnie teraz będzie teamfight. No właśnie taki też. Chyba ostateczny już. No, zdecydowanie chyba po stronie niebieskich. Chociaż się rozbiegli, co mnie trochę dziwi. Mm-hmm. Rivenda ci sama na własną rękę. Tak, ale bardzo dobrze spokusowało Gravesa. Graves nie żyje, Nocturne to samo. Teraz właśnie zabijają Vladimira. Alistar zdołał uciec, ale czy Jarvan ucieknie? Chyba tak. A po stronie niebieskich zginęła tylko Cassiopeia i znowu teamfight na korzyść niebieskich. Już jest 23-13, przewagi w goldzie 11 tysięcy, Riven praktycznie samemu puszuje wieżę. A Sylvana robi smoka. No, bardzo ładnie się rozbiegli w tej chwili. I znowu kolejny smok dla niebieskich. Przewaga w złocie rośnie. I wydaje mi się, że teraz powinni się wycofać. Spójrzmy, złota przy sobie. Vayne i Riven mają aż prawie 3000. Janna ma 1300 do wydania. Sylvana 2000. Cassiopeia dzięki temu, że zginęła, to mogła wydać chociaż trochę. Powiem ci, że bardzo mi zdziwił fakt, że drużyna fioletowych, wiedząc jaką ogromną przewagę już na początku drużyna niebieskich miała w teamfightach, jeszcze teraz jak mają barona, to już wiadomo swoją siłę, jeszcze bardziej wzmocni, nie pozwoliła na to, żeby rozegrać tak naprawdę teamfight na otwartym polu. Żeby nawet nie czekać tak typowo pod wieżą i na dobrą okazję. I bo znowu to robią. Znowu, zobacz, oni biją się cały czas na otwartym polu, co jednoznacznie, teraz nawet im się to udało, bo wykorzystali fakt, że się rozbiegli. Nie wszyscy z niebieskich byli, ale patrz, Cassiopeia przyszła i od razu 2 kille, Alistar również ginie i został tylko Grace, który może zadać damage. Czy zdołał on zabić? Nawet Sylvany nie zdołał zabić. Zginął, Cassiopeia uciekła, no i nasza Riven dokończy już dzieła. Przy pomocy Vayne. Tak, dokładnie, Ace. I u niebieskich zginęła tylko Janna, reszta umknęła na końcówce życia. Riven też już się ładnie lifestealuje. Wiesz co, wydaje mi się, że przynajmniej dwie wieże zdołają spuszować. Tą na midzie, a nie, Riven już wraca, bo Nocturne się zrespił, to przynajmniej tą na bocie dadzą radę. Wiesz co, bardzo mnie dziwi fakt, że w momencie, kiedy mieli tego asa, Riven nie poszła w parze z Vayne, tak jak już wcześniej biegły, nie poszły od razu razem, bo wtedy wydaje mi się, że spokojnie mogłyby spuszować tą wieżę na midzie. No bardzo możliwe. Ale sobie troszkę odpuścili, moim zdaniem. Poszli troszkę tak na łatwiznę. Myśleli może, że zdążą, ale nie. Teraz prawdopodobnie próbowali przyjąć Blue niebiescy, ale spotkali się tam z oporem Graves i Nocturne. Nikt nie zginął, co prawda, ale Cassiopeia zużyła swojego ulta. No przewaga w goldzie jest
miażdżąca dla niebieskich. 57 tysięcy do 42. Najwidoczniej chyba teraz zginie Alistar. Też no nie ma raczej już ucieczki. Nie, jednak, ładny flash. Bardzo ładna akcja. Ale najwidoczniej jego koledzy też poszli tam niepotrzebnie. W ogóle wydaje mi się, że teraz się tak rozproszyli wszyscy, że bijają się w ogóle pojedynczo. Brak zgrania. Jakby zgubili to, co mieli na samym początku. Zginęła co prawda Janna, ale nie jest ona tak droga, żeby z czterech graczy drużyny fioletowej za nią poświęcić. To już chyba formalność tylko. Też mi się tak wydaje, jednak Jarvan widać, że walczy do końca. Nie, szczerze mówiąc, Jarvan wydaje mi się bardzo dobrze grał w tym meczu. On w odpowiednich momentach umiał się wycofać. Pierwszy mecz, którym solo top, wydaje mi się, był dość wyrównany. I po jednej i po drugiej stronie było dość dużo laskitów. Ani Riven, ani Jarvan nie poddali się sobie nawzajem pod jakimś tam wielkim kątem, no nie wiem jak to inaczej nazwać, no po prostu jedno nie dominowało drugiego, tak jak to było widać w innych meczach. Tutaj jednak nie lejnowanie było winą przegranej, lecz już bardziej middle i late game. Teamfighty przede wszystkim i dobre wyczucie drużyny niebieskiej. O, zobacz. Ale, powiem ci, że walczyli do końca i nawet im się to opłaciło, bo zwróć uwagę, że teraz mają tak naprawdę okazję spróżowania czegokolwiek. Wiesz, wydaje mi się, że już to bardziej jest takie ojene, zabiliśmy ich, no to lecimy na pałę, a raczej już nic nie zdążył zrobić. Wiesz, to też mam takie wrażenie, ale jednak są takie gry, gdzie naprawdę jeszcze może się coś zdarzyć. Tutaj mnie zaskoczyli bardzo pozytywnie. No zobaczymy. Według mnie jest to już przesądzone. Może z jedną wieżą spieszyłem. Cała duża różnica jest w Goldzie. Tak, tak. No ale obserwujmy. Tylko wydaje mi się, że według mnie przesądziły te wyliczenia drużyny niebieskiej, jeśli chodzi o Barona, Dragona itp. Wiedzieli dokładnie, w której minucie mają tam iść, żeby z tego Dragona zabić i mieć tą przewagę Kasie. Tak, bardzo tego pilnowali i tutaj naprawdę mamy ewidentny przykład tego, że Dragon się opłaca. Tak. I jesteś usatysfakcjonowana. Ta gra była dosyć wyrównana. Tak, jesteś usatysfakcjonowana w związku. Tak, jestem bardzo usatysfakcjonowana. No ale w sumie jeszcze tak nie przesadzajmy, bo może wszystko się jeszcze zdarzyć zawsze, nie? Chociaż, tak, co by było twoim typem, jeśli chodzi o drużynę fioletowych? Kto tam był najlepszy? Według mnie zdecydowanie Jarvan. Wiesz co, troszkę ciężko ocenić, ale moim zdaniem chyba raczej też. Bo jednak nawet, zwróćmy uwagę nawet na ilość tych deadów. Jarvan jednak potrafił się wycofać w dobrym momencie. Zobacz, wiesz co mnie dziwi, że drużyna niebieski tak naprawdę już sobie troszkę w tej chwili odpuściła, bo nawet nie zmordowała tego Barona. Szkoda, że drużyna fioletowych nie zrobiła go teraz, bo mogłoby się zrobić naprawdę ciekawie, ale widać, że tutaj ewidentnie drużyna niebieskich robi backdora z bota, omija wieżę i lecą już na sam Nexus. Czy to jest dobre? Patrz, wydaje mi się, że Wladimir razem z... tu jednak odwróciła się Szylwana, zaczęła bić Gravesa i zabiła go. Tylko czy to coś im da? Bo już tutaj jeszcze przyszła Riven, wrócił się Alistar, znowu przyszedł Jarvan, Wladimir zginął, wszyscy mówią, kółko, co się dzieje? Alistar w ostatniej chwili dostał heala, pada Nocturne, Szylwana uciekła. Mając uwaga, 300 HP. Tak, i Ace. Praktycznie wszyscy przeżyli z drużyny niebieskiej, a drużyna fioletowa nie żyje. I szczerze mówiąc, to pierwszy mecz, w którym nie spodziewałem się tego, że zwycięzcą będzie ta drużyna, która wygrała, bo ja stawiałem szczerze na fioletowych, nie wiem jak ty. Wiesz co, ja miałam takie troszkę... takie obstawiania bardziej nawet na niebieskich, ale może dlatego, że
że bardzo lubię postać właśnie Shivana i Riven. Bardzo lubię te postacie, może dlatego miałam taką bardziej, że tak powiem, taką nadzieję na ten team, jednakże też wierzyłam w team fioletowych, bo ewidentnie również mieli bardzo dobre postacie, bardzo dobrego dżunglera, solotopera, Gravesa na bocie, co jest bardzo dobry adek moim zdaniem, jeden z tych najlepszych. No, gra była dosyć wyrównana, ale tak naprawdę ta kontrola smoka i dżungli przede wszystkim i ten porządkowy gang dały dużo do zrozumienia drużynie fioletowych. Tak. No nic, no ja, my będziemy się z wami żegnali, do zobaczenia w następnym meczu i przepraszamy za te utrudnienia techniczne, ale to chyba nie za bardzo z mojej winy, po prostu mój komputer i wszystko już odmawia posłuszeństwa przez to wasze pisanie, gdzie ja jestem, gdzie jest mój team i moja drużyna, ja jestem sam, drużyna 20-34 trollolola. Nic, żegnam się z wami ja i... Megan lub Arika przez 2C, jak kto albo woli. Albo Madzia. Albo Madzia. Tak, więc zapraszamy was na kolejne mecze turniejowe. No i przede wszystkim do śledzenia dalszych losów drużyn. Tak, na razie, cześć.